Pojawił się tu również Rune Holta, właśnie widzimy jego teraz, podjechał Krampi. Jest też Tomasz Golob, za chwilę powtórka drugiego półfinału. Antony Styl to jest akurat arbiter, który nie słynie z kontrowersyjnych decyzji. Podjął decyzję, którą uznał za bezpieczniejszą. Bo gdyby wykluczył Nikiego, Nikil zacząłby dzwonić, przedłużyłaby się transmisja zawody, a kilkanaście tysięcy kibiców marznie. No i też nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, że gdyby odwrócić sytuację, Tomasz Golob jadąc z krawężnika też nie zamknąłby gazu po to, żeby przepuścić Niki Pedersenę. Ale może pojechałby w sposób bardziej skoordynowany. Tomasz Golob jak wystartuje teraz? Cała czwórka niemal równo, ale widzimy Tomasz Golob najsłabiej. Krampi wyjeżdża szeroko, no a proszę, proszę, jak klei ten motocykl. Jest na drugim miejscu Tomasz Golob, ale teraz zapędza się tam Niki Pedersen na prowadzeniu. Holtański, no i co robi Niki? Niki wjeżdża w na tyle sposób niebezpieczny, że Tomasz Golob, no właśnie, co zrobi teraz Antony Styl? Tomasz Golob staje na torze. Po tej akcji oczywiście nie chciał się przewracać Tomasz Golob, bo jego bardzo boli już łokieć. Zostawia motocykl na torze, za to może zostać ukarany Tomasz Golob. Teraz wyścig ten jest przerwany. No to ta forma demonstracji, nie wiem czy w najbardziej odpowiedni sposób zostały ukierunkowane emocje, olbrzymie emocje Tomasza Goloba. Tomasz Golob, wiemy, że jest z tego wyścigu na pewno wykluczony, bo już pali się niebieska lampa. No i właśnie. Ja myślę tak, będziemy mogli to na powtórkach za chwilę obejrzeć, ale to jest sytuacja, która wielokrotnie pojawia się na torach żużlowych. W momencie zawsze doszukujemy się, jeżeli ktoś kogoś przewrócił, doszukujemy się kontaktu. Za chwilę będziemy mogli tutaj zobaczyć, że ten kontakt był ewidentny. Tu już znowu próbował na rogi wziąć Niki Pedersen Holte. To się nie udało, no ale poczekaj, był w miarę szybki, powiedzmy, że nie oszukując się, że był szybki. Wjechał tutaj z wyjścia pod Tomka Goloba, no i dotknął go no, na pewno. I uważam, że to, że Tomasz Golob się nie wywrócił, to nie upoważnia sędziego do tego, żeby nie przerwać biegłowi. No, był kontakt, ewidentny kontakt, tak był jest. Ewidentny kontakt motocyklu. No i tyle, no i to dla mnie już jest sytuacja. Gdyby Tomasz Golob się przewrócił, wykluczony byłby Niki. Tomasz Golob się nie przewrócił, bo boli go łokieć, bo ma łokieć tenisisty. To jest decyzja, no ale przepisów dzisiaj nie zmienimy. Ale musimy to nie przerwać, chodzi o przepisy, twój trener, chodzi osobisty o kompetencje trener, sędziego. Osobisty, klubowy trener Piotr Żyto będzie teraz do nas przemawiał. No Rafał, uważaj, jest twój trener, ale nie będę go pytał o ciebie. Piotr, jak skomentujesz tę sytuację całą? Drugi raz kontrowersje Niki Pedersen, Tomasz Golob. Golob zostawia motocykl na torze. Ja powiem tak, że no, tutaj akurat była walka i Niki wszedł w krawężnik.